Dziękuję Wam serdecznie za tak liczne przybycie. W szczególności kieruję wyrazy mojej radości do licznie zgromadzonej rodziny pułkownika Stanisława Siudy oraz do rodziny Dobrowolskich z Błotnicy. Rozpoczynamy dzisiaj w Przemęcie obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rocznica ta jest na naszym terenie nierozerwalnie związana z zwycięskim powstaniem wielkopolskim. Tym bardziej czuję się dumna, że tak licznie spotkaliśmy się dzisiaj w Błotnicy. Nieprzypadkowo. Chcemy bowiem uhonorować i oddać cześć synowi ziemi przemęckiej, bohaterowi urodzonemu właśnie w tej miejscowości, pułkownikowi Stanisławowi Siudzie, dowódcy odcinka wolsztyńskiego powstania wielkopolskiego. Nie chcę się w mojej wypowiedzi pochylać ani nad życiorysem naszego dzisiejszego bohatera, ani nad jego żołnierską drogą. Zrobi to za chwilę badacz i znawca tematu powstania wielkopolskiego, prezes Przemęckiego Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego, dyrektor Antoni Fornalski. Życiorys Stanisława Siudy jest tak bogaty i pełen zasług dla ojczyzny, że szukałam godnej okazji, by jego postać uhonorować. Myśli moje krążyły wokół koncepcji, by jedną z ulic przemianować na ulicę Stanisława Siudy. A gdyby nadać nową nazwę dzisiejszej ulicy Jeziornej, przy której mały Staś się urodził i spędził dzieciństwo? Z pewnością spowodowałoby to niezadowolenie i problemy dla jej mieszkańców. W innej miejscowości? Nie, to nie wchodziło w rachubę. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Przemęcie zaproponowało w ramach obchodów setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego umieszczenie na rodzinnym domu pułkownika tablicy pamiątkowej. Doskonale, ale chyba trochę mało. A potem wpadła mi do głowy myśl, może teren na Wlocie, na ulicę Jeziorną, nazwać skwerem pułkownika Stanisława Siudy? Przeprowadziłam analizę nazw, ulic i placów w gminie Przemęt pod kątem ich patronów. Najczęściej są nimi zbiorowo, anonimowo powstańcy wielkopolscy. Dowodów pamięci dedykowanych konkretnym osobom mamy jednak niewiele. Pochwalić się możemy aktualnie jedynie ulicami Świętego Wojciecha i Jana Kazimierza w Kaszczorze oraz rynkiem imienia księdza Mojżykiewicza w Przemęcie. Doprawdy nie ma nikogo więcej z imienia i z nazwiska? Tym bardziej celowym wydaje mi się uhonorowanie pułkownika z tyloma aż wyróżnieniami. Pomysł w formie projektu uchwały wniosłam pod obrady Rady Gminy w Przemęcie, która ją przegłosowała. Nadszedł czas realizacji. W tej chwili chcę podziękować osobom, które są projektantami lub wykonawcami naszego pierwszego w gminie skweru. Bardzo odważną, a jednocześnie trudną, bo uwzględniającą już istniejące elementy zagospodarowania terenu, koncepcję architektoniczną skweru wykonała nieodpłatnie architekt Mariola Kosicka z Wolsztyna. Uzgodnienia, rysunki techniczne oraz nadzór nad wykonaniem powierzyłam panu Piotrowi Szudra, pracownikowi Urzędu Gminy w Przemęcie. Prace brukarskie wykonała lokalna firma Krubet Jan Kruk z Nowej Wsi. Prace kamieniarskie, odnowienie tablic poległych, miejscowa firma Sebastian Kruk. Za koncepcję i tablice pamiątkowe z opisem autorstwa Antoniego Fornalskiego odpowiedzialny był dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Przemęcie Maciej Ratajczak. Dziękuję również pracownikom Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, radnemu i pani Sołtys oraz zaangażowanym mieszkańcom wsi Błotnica za ich pomoc i wsparcie w realizacji projektu. Za przyznanie środków finansowych dziękuję Radzie Gminy. To dzięki Wam wszystkim skwer stał się niewątpliwie ciekawą i nowoczesną ozdobą Błotnicy. Spełnione marzenie i teraz ta uroczysta chwila pokazują, że warto pamiętać o pozytywnych, dobrych, zasłużonych obywatelach. Pułkownik Stanisław Siuda jest naszym bohaterem, który w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości został patronem tego pięknego miejsca. Skwer w Błotnicy będzie od dzisiaj nosił jego imię. Żywię nadzieję,
że także dzięki dzisiejszej patriotycznej uroczystości pułkownik Siuda pozostaje na zawsze w pamięci zarówno tu obecnych, jak i tych, czy to dla odpoczynku, czy z ciekawości, przysiądą się na jednej z ławeczek i poczytają, a potem pochylą głowę w zadumie i pomyślą o naszym bohaterze. Dziękuję. Mam zaszczyt przedstawić postać świętej pamięci pułkownika Siudy, naszego wielkiego rodaka, naszego wielkiego patriotę, jak podkreśliła pani wójt, walczącego o niepodległość Polski w czasie powstania wielkopolskiego, potem w czasie wojny polsko-bolszewickiej o utrzymanie wolnej, odrodzonej Polski oraz wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku. Pułkownik Siuda urodził się 128 lat temu w Błotnicy, w obecnym domu przy ulicy Jeziornej 4 w dniu 4 kwietnia 1890 roku. W tym domu dzisiaj mieszkają Państwo dobrowolscy. Pułkownik Siuda był synem Józefa Rolnika i matki Elżbiety z Piotrowskich. Miał 3 braci i 2 siostry. Brat Czesław zginął na I wojnie światowej pod Verdun, w ówczesnej największej bitwie świata. Brat Józef był proboszczem parafii w Prochach, gmina dzisiaj Śmigiel. I brat Jan został w domu rodzinnym i później zasilił szeregi powstańców z Błotnicy. Natomiast siostra Apolonia była sanitariuszką kompanii przemęckiej i jeszcze miał siostrę Helenę. Stanisław Siuda po ukończeniu 4-klasowej szkoły powszechnej w Błotnicy podjął dalszą edukację w prywatnym, klasycznym, 6-klasowym gimnazjum w Sieremie. W tej szkole wstąpił w pierwszych tygodniach do tajnej organizacji niepodległościowej o nazwie Towarzystwo Tomasza Zana oraz też został aktywnym członkiem Sokoła. W 1907 roku został wydalony ze swego gimnazjum za to, że tutaj próbował ze swoim rodzeństwem w Błotnicy, w Przemęcie i w innych szkołach zorganizować strajk uczniów, strajk w obronie polskiej mowy i nauczania religii w naszym życiu. Po półrocznej absencji mógł powrócić do gimnazjum i dalej kontynuował naukę. Po zdaniu matury wrócił do rodziny w Błotnicy i oraz podjął dodatkowe zatrudnienie w nowo powstałej wówczas mleczarni. 1 października 13 roku został powołany do 50. Pułku Piechoty Niemieckiej w Lesznie-Rawiczu. Z tym pułkiem w pierwszych dniach sierpnia wyruszył na I wojnę światową na front zachodni. W czasie działań wojennych został czasowo oddelegowany do Biedruska na szybki kurs oficerów, po którym ukończeniu uzyskał stopień podporucznika. Na froncie zachodnim walczył do 1917 roku, a potem został przeniesiony na front wschodni, gdzie walczył jako dowódca kompanii pod Kownem i Wilnem. Był tam dwukrotnie ranny. Gdy został zwolniony ze szpitala 18 listopada 18 roku, to zamiast wrócić do swojej jednostki wojskowej, po prostu uciekł i wrócił do rodziny w Błotnicy. I w krótkim czasie wówczas udał się do Poznania i wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, od której otrzymał zgodę na utworzenie oddziału powstańczego w rodzinnej w Błotnicy. Parę dni później, 22 grudnia, utworzył kolejny oddział powstańczy w pobliskich Rakoniewicach. W nowy rok 1919 roku wyruszył z kolegami z Błotnicy poprzez lasy do wyzwolonego już Grodziska. A tam w Grodzisku spotkał się z przełożonymi, od których otrzymał rozkaz, aby wyruszył następnego dnia w kierunku Wolsztyna i wyzwalając po drodze okoliczne miejscowości, a mianowicie Rakoniewice, Rostarzewo. Gdy dotarł do Rostarzewa, to wysłał kilku swoich powstańców do
pobliskiego Cegielska, gdzie mieszkał słynny nasz bohater. Michał Utrzymała. Znamy historię z wozem, prawda? I tam właśnie dotrzymał tutaj wiadomość od powstańców, tutaj właśnie naszych, że nadchodzi wolność, że Polska się odradza. W wyzwolonym Olsztynie 5 stycznia porucznik Siuda zostaje komendantem wkrótce tego miasta i jednocześnie dowódcą odcinka powstańczego w Olsztyn. Ten odcinek powstańczy w Olsztyn, on się rozciągał tutaj aż od naszego Solca, dalej aż do Grójca Wielkiego Babimostu. W walkach tych właśnie kierował akcjami zbrojnymi. Wspomniany Babimost, Kopanice, Chobienice i Kargowe. Od 6 marca 19 roku po utworzeniu, sformułowaniu się z oddziałów powstańczych 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich, który potem miał nazwę 56 Pułku Piechoty, został dowódcą 3 Batalionu. Wkrótce 5 maja 19 roku za zasługi w powstaniu wielkopolskim został mianowany z podporucznika na kapitana. Był to ogromny zaszczyt. Krótko potem w lipcu i sierpniu został skierowany na kurs oficerów wyższych do Rembertowa. Na początku września 19 roku wyjeżdża z Kościana transportem kolejowym ze swoim 3 batalionem na front wschodni na wojnę z bolszewikami. Uczestniczył we wszystkich walkach swojego pułku, wykazując się szczególnym męstwem i talentem dowódczym w bojach, między innymi pod Połockiem, Bobrujskiem czy nad Berezyną. W czasie odwrotu naszych wojsk przed nacierającymi bolszewikami brał udział w bitwie warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, która, jak wiemy, w sierpniu 20 roku, która, jak wiemy, uratowała Polskę od ponownej utraty niepodległości, a Europę uratowała przed zalaniem bolszewizmu. Siuda za swój heroizm, wielkie męstwo, zwycięstwo w wojnie z bolszewikami został wkrótce oznaczony najstarszym, najwyższym oznaczeniem bojowym w Polsce, ustanowione kiedyś przez ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to krzyż srebrny orderu Virtuti Militari. Ponadto otrzymał honorowy tytuł kawalera tego orderu. W okresie międzywojennym kapitan Siuda był awansowany do stopnia pułkownika włącznie. Pełnił wiele ważnych funkcji w Wojsku Polskim, od dowódcy 3 Batalionu w swoim pułku w Krotoszynie. Potem w 28 roku awansował na zastępcy dowódcy 8 Pułku Legionu w Lublinie, a następnie został dowódcą w 34 roku 17 Pułku Piechoty w Rzeszowie. I warto zapamiętać, w maju 1935 roku uczestniczył on w kondukcie pogrzebowym zmarłego marszałka Piłsudskiego. W końcu lipca 1939 roku został dowódcą Poznańskiej Brygady Obrony Narodowej, która została wcielona, wchodziła w skład Armii Poznań. W czasie kampanii wrześniowej wykonywał działania osłonowe na rubieżach Stęszew, Murowana Goślina i Kutno. Po klęsce naszych wojsk nad Bzurą w dniu 19 września dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w obozie jenieckim dla polskich oficerów w Murnau pod Monachium w Bawarii. W tym obozie pułkownik Siuda miał swojego adiutanta, którym był dalszy krewny z jego rodziny. W czasie pobytu w obozie pułkownik Siuda prowadził stałą korespondencję ze swoją rodziną, żoną, z dziećmi i w listach tych pocieszał ich, że niedługo skończy się okrutna wojna i znów będą żyć wszyscy razem. W ostatnich miesiącach pobytu w obozie pułkownik Siuda napisał również ciekawą książkę Jak walczyć z Sowietami, ale książka tak gdzieś zaginęła. Pułkownik Siuda chorował na nerki w okresie międzywojennym i nawet przebywał na leczeniu w Egipcie. W obozie w Murnau na początku stycznia ciężko zachorował i umieszczono go
w szpitalu w miejscowości Freising na północ od Monachium, w którym zmarł na niewydolność nerek w dniu 25 lutego 1945. Miał wtedy 55 lat. Został pochowany na cmentarzu przy miejscowym szpitalu. W 1985 roku w wyniku likwidacji tego szpitala szczątki pułkownika Siudy oraz innych polskich oficerów zostały ekshumowane i przeniesione na nowo zbudowany międzynarodowy cmentarz mogił wojennych do miejscowości Neumark w pobliżu Norymbergi, w którym spoczywa ponad 5 tysięcy osób, w tym 215 polskich oficerów. Pułkownik Siuda, żonaty z Ludwiką Forecką ze Lwówka, miał troje dzieci. Syna Jerzego, córki Barbarę po mężu Nikisz i córkę Ludomirę po mężu Popowicz. Pułkownik Siuda był też oznaczony aż czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Ponadto miał Krzyż Niepodległości z mieczami i medal Polska swemu obrońcy. 5 stycznia 1929 roku, w 10. rocznicę wyzwolenia, pułkownik Siuda przybył do naszego Wolsztyna na wielką uroczystość, zaproszony przez władze samorządowe, na którym został uhonorowany obywatelem miasta Wolsztyna. Obecnie w Olsztynie, na budynku Poczty Polskiej przy ulicy 5 stycznia, znajduje się tablica pamiątkowa ku czci naszego pułkownika. Pamięć o pułkowniku Siudzie jest też kultywowana w miejscowym zespole szkół imienia powstańców wielkopolskich oraz w naszym tutejszym przemęskim kole Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W rodzinnej błotnicy dotychczas jego imię i nazwisko znajdowało się na tablicy pamiątkowej ku czci ofiar tutaj II wojny światowej. A dzisiaj pamięć, dzisiaj wiedza o naszym wielkim rodaku zostaje poszerzona poprzez nowe tablice, które będą za chwilę odkryte na jego domu rodzinnym, w którym się urodził, na jego skwerze, który tutaj z inicjatywy pani wójt otrzymał nazwę pułkownika Siudy. Dodam jeszcze, iż pułkownik Siuda zostawił dla nas potomnych dwie cenne publikacje historyczne, a mianowicie zarys historii wojennej swojego pułku, który zawiera szczegółowy opis działań jego żołnierzy we wszystkich walkach w wojnie polsko-bolszewickiej. Dodam, iż w 56. Pułku Piechoty w 3. Batalionie również służyli mieszkańcy błotnicy ziemi przemęskiej, jak i powiatu wolszyńskiego. Oraz drugą publikację napisał walki na odcinku wolszyńskim w Powstaniu Wielkopolskim, odcinku, którego dowódcą był wtedy podporucznik Siuda. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, drodzy harcerze, dzisiejsza uroczystość w dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 maja niech będzie wyrazem naszego podziękowania, naszego hołdu, naszego szacunku, naszej stałej pamięci dla naszego rodaka, wielkiego patrioty, powstańca wielkopolskiego i pułkownika Wojska Polskiego Stanisława Siudy. W imieniu naszego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego pragnę serdecznie podziękować pani wójt za włożenie tyle wysiłku serca po to, żeby ten skwer tak wyglądał pięknie jak dzisiaj, przy którym właśnie jest wiele informacji o naszym pułkowniku. A rodzinie państwa pułkownika Siudy składam serdecznie gratulacje. Takiego przodka warto mieć, warto się radować. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. To właśnie tutaj urodził się i wychował Stanisław Siuda.
błogosławieństwem Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na Przemęckim Kościele dzwon dziś mocno bije, wzywa ród Siudów, wszystkich, gdzie kto żyje. Jadą z całej Polski, zachodu i wschodu. Wszyscy podążają do wielkopolskiego grodu. Na jeziornej Błotnicy mieszka ich rodzina. Tu są ich korzenie, tu jest chałupina. Z ogromną radością i wielkim wzruszeniem pragnę najserdeczniej podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że idea uhonorowania wielkiego człowieka, jakim był pułkownik Stanisław Siuda, została zrealizowana. Dziękuję za tablicę upamiętnienia na domu, w którym urodził się 128 lat temu. Domu, w którym urodziłam się także ja, moje siostry, domu, w którym obecnie mieszkam z mężem, dziećmi i wnukami. Pamiętamy o zacnym przodku, który przykładnym życiem zasłużył sobie na naszą pamięć. Człowiek żyje tak długo, jak długo żyje pamięć o nim. Jeżeli my nie zapomnimy o przodkach, to ci, co po nas przyjdą, też o nas nie zapomną. Dziękujemy za skwer, który jest nieopodal nas. Skwer nadający imię Stanisława Pułkownika Siudy. Dziękuję Bogu i wam, że możemy uczestniczyć w tak ważnym dla nas wydarzeniu. My, jako rodzina pułkownika oraz mieszkańcy ulicy Jeziornej, również wszyscy obywatele Błotnicy, dajemy słowo, będziemy pamiętać. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy Przemęt z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Błotnica. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się nazwę skwer pułkownika Stanisława Siudy skwerowi położonemu na działce o numerze ewidencyjnym 44 obręb Błotnica. Paragraf drugi. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny określający położenie skweru. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Przemęt. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Podpisane przewodniczący Rady Gminy Jerzy Dominiak. Tablica informacyjna mówiąca o tym, kim był pułkownik Stanisław Siuda. Bardzo proszę profesora Ziemowita Popowicza, wnuka pułkownika Stanisława Siudy, o odsłonięcie tej tablicy informacyjnej na skwerze. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Thank you.
chciałem serdecznie podziękować tu wszystkim Państwu, którzy się zgromadzili na tej uroczystości, także organizatorom tej uroczystości. Jestem bardzo wzruszony tą uroczystością i teraz tutaj na miejscu sobie zdałem sprawę, jaki ogrom pracy wszyscy włożyli w tą imprezę. W imieniu wnuków mego dziadka, pułkownika Stanisława Siudy, także wyrażam podziękowania wszystkim organizatorom. Jest nam bardzo miło i jesteśmy wszyscy bardzo wzruszeni. Proszę Państwa, o moim dziadku już tyle było powiedziane. Ja może coś powiem od serca o moim dziadku. Ja go znałem i nie znałem. Dlaczego go nie znałem? Bo urodziłem się 6 lat po jego śmierci. Dlatego go nie znałem. A dlaczego go znałem? Bo znałem z opowiadań mojej mamy, mojej babci, wszelkich artykułów zamieszczonych w prasie, czy w innych tych rzeczach. Oczywiście mnie to budowało i taki, można powiedzieć, patriotyczny postawę wykreowało. Także moim zdaniem pamięć jest też bardzo istotna. Ona kreuje naszą świadomość i nasze spojrzenie na świat. I dlatego jest mi bardzo miło, że tutaj ta pamięć jest przez Państwa, przez obywateli gminy Przemęt kultywowana i utrzymywana. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro, ojczyznę. Te słowa wypowiedział jeden z największych Polaków, największy Polak, święty Jan Paweł II. Moi drodzy, dzisiaj obchodzimy święto nadania imienia skwerowi pułkownika Stanisława Siudy. Mamy też święto narodowe, 3 maja, jak i też święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Pozwólcie, Szanowni Państwo, że 3 maja 1791 rok dla narodu polskiego był dniem świetności. Sejm 4-letni rozpoczął reformy, stworzył nowoczesną administrację, podjął kroki na rzecz nowoczesnej armii, naprawy Skarbu Państwa i poprawy sytuacji społecznej. Jednak nie było nam dane cieszyć się tą konstytucją, która była pierwsza w Europie, a druga na świecie. I dalej nie można było też prowadzić tych reform z uwagi na to, że Rzeczpospolita Szlachecka upadła w 1795 roku i przez 123 lata nie była państwa polskiego. Brak państwa polskiego przez 123 lata spowodował to, że wielu naszych rodaków musiało wyjechać, zginąć w różnego rodzaju katorgach. Moi drodzy, patriotyzm, który dzisiaj tu podkreślaliśmy i podkreślają nasi przedmówcy, świadczy o tym, że pułkownik Stanisław Siuda miał ten patriotyzm we krwi. I tak jak wnuk pana pułkownika stwierdził, że to się przekazuje z rodziny na rodzinę. Siłą Polski, siłą naszą jest, moi drodzy, rodzina. Dlatego dzisiejsza rocznica ustalenia konstytucji skłania nas do refleksji i do zadumy. Każdy z nas, Polaków, musi sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Czy zależy mi na ojczystym kraju, na tradycji, dokonaniach naszych przodków, kulturze i patriotyzmie? Czy w głębi serca każdy z nas, każdego z nas, tkwi miłość do ojczyzny, bez względu na jej trudności i problemy? Czy wykazujemy determinację w tym, aby przekazać młodemu pokoleniu należytą wiedzę i prawdę o naszej ojczyźnie, o bohaterach walk o jej niepodległość? Czy korzystamy w miłości do ojczyzny ze wskazań wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II, że wolność nie wolno tylko posiadać, nie możemy jej zużywać, trzeba ją stale zdobywać i tworzyć? Jako naród mamy szansę trwać przez kolejne wieki, jeżeli wyrzucimy z siebie waśnie, jeżeli wszystkim nam zależeć będzie na rozwoju Polski, na rozwoju każdego skrawka ziemi, na którym żyjemy. Na przestrzeni wieków jako naród potrafiliśmy się jednoczyć w siłę i wytrzymałość, powstawać ze zgliszczy, zapominać o urazach i wzajemnie
wyrządzonych sobie krzywdach. Przestrogą we wszystkich działaniach nie będą słowa również kardynała Wyszyńskiego, który twierdził, że możemy mieć szacunek do wielu zdobytych i zdobyczy innych narodów, ale wierność ślubowaliśmy naszej ojczyźnie, polskiej ojczyźnie. I tej wierności ojczyźnie polskiej, kulturze narodowej, kulturze chrześcijańskiej i naszej polskiej ziemi dochowamy. Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska Polską była, aby w Polsce po polsku się myślało. Niech dzisiejsze obchody kolejnej rocznicy 3 maja na trwale wpiszą się w słowa, a rok 2018 jest wyjątkowym dla naszej ojczyzny. W tym roku świętujemy stulecie odzyskania niepodległości oraz stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dlatego z wyjątkową pieczołowitością podchodzimy do świąt narodowych w naszym powiecie. Powiecie, w którym w wielu miejscowościach walczono o niepodległość, gdzie ślad tych walk pozostał do dnia dzisiejszego, czego dowodem jest pamiątkowa tablica odsłonięta dzisiaj ku czci powstańców, ale i dowódcy pułkownika Stanisława Siudy, mieszkańca tej ziemi, Błotnicy. Bardzo dziękuję Państwu i chciałbym przekazać również gratulacje włodarzom gminy, radnym, też w imieniu własnym, jak i marszałka województwa Wojciecha Jankowiaka, gdyż ostatnio stwierdził, że właśnie jego dziadek też był żołnierzem kapitana Stanisława Siudy, którego zwerbował z miejscowości Prochy, gdzie wspomniano już, gdzie był proboszczem brat pułkownika. Szanowni Państwo, gratuluję inicjatywy, życzę Państwu miłego dnia na dzisiejsze święto, świętowania tego całego weekendu. Bardzo dziękuję. Są dni wielkie, są daty ważne, są chwile, kiedy naród nasz wziął na siebie wielkie wyzwania. Są w tych chwilach także i ludzie. Dzisiaj w jakiś sposób wspominamy jednego z nich, tych bohaterów walk o niepodległość. Dzisiaj usłyszeliśmy wiele słów na temat bohatera. Bohatera, który znalazł się już w wielu publikacjach, książkach, ale przede wszystkim dla mieszkańców tej miejscowości jest to bohater własny, który kiedyś tutaj jako mały chłopiec, osoba dorastająca, chodził tymi ulicami, chodził tymi polami, który związał się z tą miejscowością rodzinną. Każdy dziś, myślę, z nas ma takie chwile, chwile refleksji. Dziś już wśród nas nie ma powstańców wielkopolskich. Ostatni zmarł w roku 2005. Pozostały tylko martwe pomniki, ale jak dzisiaj usłyszeliśmy mamy i wnuków na tej uroczystości pułkownika Siudy, na tej uroczystości są także i synowie powstańców wielkopolskich. Są między innymi prezesi, członkowie kół z powiatu wolsztyńskiego, samego Wolsztyna, Sielca, Zbąszynia, Leszna. Myślę, że to w jakiś sposób pokazuje, że ten wasz bohater, bohater lokalny, stał się tym bohaterem o dużym wymiarze. Myślę, że pokazywanie takiego bohatera, własnego bohatera, jest bardzo ważne. Że musimy dopatrywać się wśród naszych patronów. Szkoła w Przemęcie ma takich patronów, ma patrona zbiorowego. Ostatnio dwie szkoły w Wielkopolsce otrzymały też imię powstańców wielkopolskich. Właśnie wśród nich są tacy bohaterowie, jak właśnie pułkownik Stanisław Siuda. Nie wszyscy zostali marszałkami, nie wszyscy zostali generałami. Pułkownik został pułkownikiem. Może kiedyś doczeka się nominacji na generała. Ale proszę Państwa, wśród nas są potomkowie, tych, którzy poszli do boju, bo tak chcieli. Proszę Państwa, myślę, że w ten sposób możemy wyrazić podziw dla naszych przodków. Myślę, że taka chwila zadumy nieraz w tym miejscu będzie. Nieraz ktoś podejdzie do tablicy, przeczyta, kto to był właśnie pułkownik Stanisław Siuda. A był to, jak usłyszeliśmy, człowiek, który walczył całe życie myślał o rodzinie. Ja jako historyk czasami mam pretensje dla pułkownika, że napisał tylko dwie takie publikacje, ale one są. One dają bardzo ważne
źródło do historii powstania wielkopolskiego. Pułkownik, trochę mam też żal do niego, że nie pisał więcej o sobie, że się nie chwalił. Dlaczego się nie chwalił? Bo był człowiekiem skromnym, który dbał o sławę innych. Między innymi i słynnego powstańca Jęśka, który właśnie nie chciał iść do powstania, a matka go wygnała. To pisał właśnie pułkownik Stanisław Siuda. Dziś jesteśmy w miejscu jego urodzenia. Cześć i chwała pułkownikowi. Cześć i chwała wszystkim bojownikom o niepodległość. Cześć i chwała ofiarom II wojny światowej. Dziękuję. Szanowni Państwo, pozdrawiam Państwa serdecznie od pana posła Krzysztofa Paszyka. Pozwólcie Państwo, że odczytam list, jaki pan poseł kieruje na ręce pani wójt Doroty Gorzelniak oraz mieszkańców gminy Przemęt. Szanowna pani wójt, szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystości upamiętniające powstańca wielkopolskiego Stanisława Siudę oraz uroczyste obchody Dnia Konstytucji 3 maja w Przemęcie i Błotnicy. Niestety z uwagi na wcześniej podjęte zobowiązania nie będę mógł osobiście wziąć udziału w tym ważnym dla mieszkańców gminy Przemęt wydarzeniu. Niezmiernie cieszy, że mieszkańcy Przemętów tak godny i dostojny sposób wspominają dziś imię dowódcy z czasów Powstania Wielkopolskiego oraz kampanii wrześniowej, urodzonego w Błotnicy Stanisława Siudy. Wniósł on niepomierny wkład w oswobodzenie i obronę Wolsztyna, Kopanicy, Chobienic i wielu innych miejscowości w powiecie wolsztyńskim. Pragnę dziś wyrazić szacunek dla poświęcenia wszystkich mieszkańców ziemi przemęckiej i wolsztyńskiej, którzy tak jak Stanisław Siuda walczyli o jej przynależność do Polski. Pozdrawiam również wszystkich mieszkańców gminy Przemęt, którzy obchodzą dziś święto Konstytucji 3 maja. Niech wartości, które przyświecały autorom majowej Konstytucji, znajdują urzeczywistnienie w naszej codziennej pracy na rzecz naszych gmin, naszego regionu i naszej ojczyzny. Z poważaniem, Krzysztof Paszyk, poseł na Sejm RP. Dziękuję. Zapraszam do wysłuchania krótkiego programu artystyczno-patriotycznego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Przemęcie, Szkoły imienia Powstańców Wielkopolskich oraz Orkiestry Dętej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. Thank you.
Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia. To jest ta mała, najbliższa ojczyzna. Miasto, miasteczko, wieś, ulica, dom, podwórko. Pierwsza miłość, las na horyzoncie, groby. W dzieciństwie poznaje się kwiaty, zioła, zboża, zwierzęta, pola, łąki, słowa, owoce. Ojczyzna się śmieje. Na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Dopiero później rośnie, krwawi, boli. Widzimy bohatera, jakże podobny w swym milczeniu do świata uśpionego teraz, cieniem wspartego na ramieniu daty, co z kurzu szaf wyrasta, bo był sobie raz w kraju niepewnym, pomiędzy datami zrodzony w niewoli, lecz Polska mu wrzała we krwi. Był ten, co w słuszność czynu powstańców uwierzył i sprawił, że ta ziemia do Polski należy. Serca nam biją, łzy radości płyną. Polska powstała z wiekowej niewoli. Lud zjednoczony tę matkę jedyną wita i upaść więcej nie pozwoli. Będziemy działać, walczyć i pracować, jak wierne syny, jak dzieci rodzone, by po wiek wieków cześć Polski zachować, by nie wydarło co dziś połączone. Więc to dla Polski krew i życie daje. Cześć mu i sława niech w narodzie słynie. W zwartym szeregu do obrony staje. Tego niech imię nigdy nie zaginie. Wszędzie jest moja ojczyzna.